Witam w czwartej części zdobywania osiągnięć w My Summer Car. W poprzednim filmie mówiłem, że poprawię swoją aktywność na tym kanale, lecz parę dni temu źle się czułem i nie pracowałem nad odcinkami. W dalszym ciągu czuję się średnio, ale nie mogę was dłużej trzymać w ten sposób bez materiałów. Widziałem kolejne od was propozycje, ale że nie skończyłem poprzednich, to właśnie od nich zacznę. A więc jak zawsze, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli materiał wam się spodoba oraz subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do materiału. Pierwsze osiągnięcie, które było polecane przez Alcio13 oraz Craft Speed Fan, czyli Rusting Fast. To osiągnięcie polega na dobiciu satsumą 200 na godzinę lub więcej. Na pierwszy rzut oka pomyślałem, że to nie może być takie trudne, ale po krótkiej chwili ogarnąłem, że moja satsuma nie dosyć, że jest na to za wolna, to jeszcze nie jest na trybie mortal. Co idzie za tym, że musiałbym całą satsumę budować od nowa. Chwilę później pobrałem save'a z gotową satsumą na trybie mortal. Tak, wiem, powinienem sam złożyć i tak dalej, ale gdy zbudowałem dwa razy satsumę, zapomniałem włączyć trybu mortal. Więc nie dziwcie mi się, że pobrałem znowu save'a, po prostu mi się dochciało, ok? W każdym razie na tym save'ie byłem pewny, że dam sobie radę z tym osiągnięciem na spokojnie. Pobrałem również modyfikację na cyfrowy prędkościomierz, dający nam łatwiejszy dostęp widoczności do licznika, ile jedziemy na godzinę. A więc zaczęło się. Jechałem ponad 200 na godzinę i o dziwo nie dostałem żadnego osiągnięcia. Myślałem, że coś się zbugowało, więc spróbowałem jeszcze raz i znowu nie dostałem osiągnięcia. Zastanawiałem się, co jest nie tak, poczytałem trochę na różnych forach i dowiedziałem się, że niektórym osobom nie zalicza tego osiągnięcia mimo wszystko. Ale to tylko małej liczbie osób. Zacząłem się martwić, że należę do tych osób, którym tego osiągnięcia nie przyzna. Natomiast cyfrowy licznik pokazuje, że jadę ponad 200 na godzinę i żadnego osiągnięcia dalej nie dostaję. Potem jednak dostrzegłem, że ten licznik źle pokazuje. Wiem, też już się pogubiłem w tamtym momencie, dlatego śpieszę z wyjaśnieniem. Cyfrowy prędkościomierz ukazuje mi 200 km na godzinę, lecz na normalnym liczniku pokazuje około 185 do 190 km na godzinę. Co idzie za tym, że abym jechał faktycznie 200 na godzinę, muszę mieć na liczniku cyfrowym co najmniej 220 km na godzinę. Wtedy, po nie oszukujmy się, ponad pół godziny czasu oświeciło mnie. Założyłem butlę z nitrem, odkręciłem niepotrzebne części, aby satsuma miała jak najmniejszą wagę i szybciej osiągała daną prędkość. Spróbowałem po raz kolejny i się okazało, że nawet jak podkręciłem na maksa silnik, usunąłem niepotrzebne rzeczy, to maksymalnie satsuma mogła osiągnąć 196 na godzinę. Więc postanowiłem, że kolejną modyfikację, którą dodam, nosi nazwę Fifth Gear, która dodaje do naszej satsumy dodatkowe biegi. I tak oto po prawie półtorej godziny zmagań udało się. I na dodatek dostałem kolejne osiągnięcie, jakim było Thank You Government, czyli dostać mandat o wysokości 5000 finlandzkich marek. Super! Teraz mi się przypomniało, że w trakcie robienia osiągnięcia z satsumą zrobiłem osiągnięcie Dakar Rally, które polecił mi kolejowy Ocon, w którym trzeba nasikać do chłodnicy. Nie wiem, czemu osiągnięcie z tego, jak nasikałem do chłodnicy, mi się nie nagrało, ale możecie mi zaufać na słowo, że je zrobiłem. Drugie osiągnięcie, które polecił mi kolejowy Ocon, nosiło nazwę What a Shock, w którym trzeba nasikać na telewizor. Więc wróciłem na swojego save'a, udałem się do domu i zrobiłem, co należy. I dostałem osiągnięcie. Następne osiągnięcie na mojej liście to Working Men's Saturday, czyli trzeba wypić butelkę wódki w sobotę. To osiągnięcie polecił mi Micha. Dzięki wielkie. A więc co tu dużo mówić. Akurat byłem pod sklepem Timo po tym, jak umarłem od telewizora i się zastanawiałem, skąd mogę wziąć taką butelkę. Po chwili w schowku w Satsumie ją znalazłem, wypiłem i dostałem osiągnięcie. Następne osiągnięcie, które postanowiłem, że zrobię na trybie Mortal, to Hannes Kolech Meinen. No jakoś tak. Polega ono na ukończeniu wyścigu rally, ale na pieszo. Podesłał mi to Staszek XX i nie wiem, czy mam ci dziękować, czy po prostu chcesz zobaczyć, jak się męczę. Ale w każdym razie podjąłem się tego. Zapisałem się na wyścig, podjechałem do startu, a gdy tylko było odliczanie, wyłączyłem ten silnik, wziąłem kratę piwa i ruszyłem w podróż. Ale ten moment wam przyspieszę.
Gdy docierałem już do mety, to było na tyle ciemno, że hu było widać. Ale dostałem komunikat, że ukończyłem wyścig, lecz nie dostałem osiągnięcia. Na tamten moment byłem na tyle zmęczony, że sobie go odpuściłem i przeszedłem do kolejnego osiągnięcia. Jakim było Too Much Power, Too Little Skill, które polecił mi Szymek Games 2686. Polega to na tym, aby wsiąść do dwóch debili spod pawilonu, do ich, jak to napisał Szymek, BMW, co nie będę ukrywał, faktycznie tak wygląda, i zabić się z nimi w aucie. Mniej więcej coś na zasadzie naszego kuzyna Penny, z którym też musieliśmy umrzeć. Ale wracając, gdy wsiadłem do nich, liczyłem, że szybko to pójdzie. Prowokowałem ich jak mogłem, rzucałem wyzwiskami, machałem środkowym palcem na lewo i prawo, ale oni twardo jechali i bezpiecznie. O dziwo. Zacząłem się po jakimś czasie nudzić, a gdy już prawie byli pod moim domem, nie wyrobili na zakręcie i dostałem osiągnięcia. I na tym zakończymy ten odcinek. Jeśli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subika na kanale, aby być na bieżąco. Do zobaczenia, do następnego. Yo!